Raz. Bierzchnie mi język na myśl, że na końcu, kiedy będzie już po wszystkim, nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. Różne są słowa, niektóre lubię, niektórych nienawidzę. Nienawidzę na przykład słowa szacunek, bo w dzisiejszych czasach trzeba szanować niewłaściwych ludzi z niewłaściwych powodów. Są też słowa nijakie, niepotrzebne i nawet takie, które stworzone zostały chyba tylko po to, by je cofać. Tajemnica, słowo, którym posługujemy się, aby zwodzić innych, wmawiać im, że jesteśmy od nich głębsi. A jeżeli to się okazuje prawdą, to nie masz się z czego cieszyć, bo głębie bada się rzucając w nią kamieniem. Ale nie bój się, możesz głośno i wyraźnie mówić prawdę. I tak uznają, że jesteś kłamcą. Ba, możesz nawet przerwać w połowie zdania. Przecież pół prawdy to całe kłamstwo. Cierpienia za swoją głębię i tak nie unikniesz. Musisz, jak wszyscy. Cierpienie należy do życia. Jeżeli cierpisz, znaczy, że żyjesz, a troskliwi nie dadzą ci o życiu zapomnieć. Trzeba być jak wszyscy. Nie da się żyć obok. A ja pragnę żyć w cichych i jasnych czasach i spotykać w nich cichych, jasnych ludzi. Im dłużej jednak żyjemy, tym ludzi dookoła coraz mniej, a ci, co jeszcze nimi są, kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, zupełnie jak gdyby było przed nimi jeszcze jedno życie. Tak myśleli umarli, a i do dziś czasem słowa umarłych pokrywają się z myślami żywych. A ile mówią umarli? To ja tak szybko dojrzałem, czy świat się cofnął? Nie wiem, kiedy kola zmieniła się w piwo, a rowery w samochody. Kiedy najgorszą rzeczą, jaką mogłem usłyszeć od dziewczyny, było to, że jestem głupi. Kiedy ramiona taty były najwyższym miejscem na ziemi, a mama była największym bohaterem? Twoi najgorsi wrogowie to twoje rodzeństwo? Kiedy w wyścigach chodziło tylko o to, kto pobiegnie szybciej? Kiedy wojna oznaczała tylko grę karcianą? Pragnę też spotykać jednoznacznych ludzi. To pragnienie akurat się spełniło. Pamiętasz, kiedy zabezpieczać się znaczyło włożyć na głowę hełm? Oni też nie. A więc umarli. Tak, tęsknię za nimi i ich wartościami. Wisława Szymborska napisała kiedyś: umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Więc płaćmy. Dlaczego tak się stało? Mam wrażenie, że ani ty, ani ja nie byliśmy specjalnie winni. Nie jesteśmy na tyle dorośli, by zmieniać świat, czy on nie dorósł do naszych oczekiwań, pragnień? A może wymagamy zbyt wiele? My, ludzie, którzy pragniemy, by nikt tu nie przeszkadzał żyć drzewom, trawom, ptakom czy przydrożnym żabom, bo one nie przeszkadzają nam. Chcemy pokoju, jednak kto pragnie pokoju, musi się gotować na wojnę, rzekł Winston Churchill. Zabijanie dla pokoju jest jak pieprzenie dla cnoty, napisał Stephen King. Prawda jest taka, że na arenie świata wojnę toczą dwa wilki. Jeden przepełniony złością i nienawiścią, drugi pełny miłości, przebaczenia i pokoju. Chcecie wiedzieć, który wygra? Ten, którego karmią. A może to te wojny są potrzebne? Może są zasłużone i sprawiedliwe? Co jest lepsze, pokój? Nawet niesprawiedliwy? Czy najsprawiedliwsza wojna? Nie wiem. Ale za to jestem przekonany co do jednego. Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. Więc pokój. Pokoju, choć zamknięty masz powieki, w naszych sercach będziesz żył na wieki. Pamiętacie te słowa? Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Ale nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. Pokój jest ważny. O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. List do Rzymian, 12 rozdział. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Więc pokój jest sprawiedliwy. Co jeszcze było? Na przykład w Hebrajczyków w 12 rozdziale
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Pamiętajcie, że kto jest przyjacielem świata, nie jest przyjacielem Boga. A błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jednym z owoców Ducha Świętego jest pokój. Cóż, każdy, kto zna Pana Jezusa, może borykać się z wszelkiego rodzaju problemami. Może stanąć nawet wobec śmierci i wciąż mieć w sercu pokój Boży. Kiedy umiera współmałżonek, kiedy chorują dzieci, kiedy tracimy pracę, możemy wciąż mieć pokój, którego sami nie rozumiemy. Możemy rozpaczać nad grobem, ale nasze serce będzie ciche i spokojne, albowiem brzemię Jego jest lekkie, a jarzmo Jego jest miłe. Czy ja to chyba nie muszę mówić? Jeszcze w psalmie 119 jest takie zdanie, że pokój pełny mają ci, którzy kochają zakon. Na niczym się nie potkną. I Jana 16. To powiadam wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. I z tym akcentem zostawiam was na kolejny długi tydzień do środy. Pamiętajcie, że on już zwyciężył świat, więc nie ma co ze światem walczyć. To tak jakbyście podchodzili do wojny, którą już wygraliście. Szkoda wysiłku. Przyjmijcie to, że ktoś już za was wygrał. Jeżeli dzieje się coś złego, to przypomnijcie sobie to zdanie z Marka 4 rozdziału. I obudziwszy się Jezus, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I taką wielką ciszę w sercu mają właśnie chrześcijanie. Ci biblijni, ci prawdziwi. To była Biblia Inaczej, a ja jestem Waldek Graban. Dzięki za słuchanie, za komentowanie. I proszę, słuchajcie i komentujcie. To jest fajne. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.